Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku raportu Kubickiego. Moi drodzy, jak to zwykle przy poniedziałku, kilka tematów takich ostrych, kontrowersyjnych. Nie to, co mówią wszyscy. Nie przedłużam, zaczynamy. Pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, zacznę go od cytatu. Chciałbym tutaj dołączyć materiały graficzne do tego cytatu, tylko ja już się uśmiecham, tak? Nie ma już, nawet w archiwum tych materiałów nie ma. Czemu mówię w archiwum? Bo jest to tak naprawdę wypowiedź z 24 lipca 1933 roku z magazynu The Time, wydanie londyńskie. No tego w archiwum The Time'a nawet nie ma. Nie wiem dlaczego, ale przejdźmy do treści. Nawet największy wróg Hitlera nie zaprzeczy, że dzięki niemu nastąpił rozwój europejskiej cywilizacji. Tak napisał magazyn The Time. Magazyn The Time w 1938 roku nominował Hitlera do Człowieka Roku, ale już w roku 1939 2 stycznia napisał, że Hitler jest zagrożeniem dla pokoju i dla ludzi miłujących demokrację i porządek. Więc jakoś szybko im się to wszystko zmienia. Tylko moi drodzy, po co ja wam to mówię? No, doskonale już mnie znacie, że nie bez przyczyny. Otóż za rok 2022 Człowiekiem Roku został Zełenski. No, dla mnie porównanie jak najbardziej a propos. Obecnie magazyn The Time już wstępuje na ścieżkę krytyki Zełenskiego. Tak, szanowni? Czyli cóż, ma nas spotkać taki los jak społeczeństwa Europy Wschodniej w 1939 i w 1940 roku. Przez jednego świra ma cała Europa stanąć w wojnie, ma zostać zniszczona. A dlaczego tak mówię? Już pokazuję. Moi drodzy, oczywiście w tej chwili widzicie na waszych ekranach tego specjalistę, który wpędził tak naprawdę, to on i jego ekipa, Europę do wojny. Ale po co ja to mówię? Otóż Zełenski zwrócił się do kongresmenów USA o przyspieszenie dostaw broni dla sił zbrojnych Ukrainy. Cytuję. Ważne jest, aby na wszystkich poziomach partnerzy byli w pełni poinformowani o naszych potrzebach. Niezwykle ważne jest, aby wszyscy, zwłaszcza państwa takie jak Stany Zjednoczone, naprawdę szybko wdrożyły nasze porozumienie, stwierdził w wieczornej wiadomości wideo. Według niego wszelkie opóźnienia w dostawach wojskowych mają negatywny wpływ na front. Zełenski dodał, że przygotowuje się do spotkań w Stanach Zjednoczonych. No niby nic nowego, ale jednak. Moi drodzy, obawiam się, żeby nie powtórzył się scenariusz z 2022 roku, kiedy to już porozumienie pokojowe było w kwietniu przygotowane. Ja udostępniałem w moich materiałach, przecież pokazywałem wam te dokumenty. Było przygotowane do podpisania i Ukraina się wycofała. I tu może być podobna sytuacja. Czemu tak mówię? Już pokazuję. To jest nagłówek z artykułu z niemieckiego tygodnika Bild. Ukraina zgadza się na zawieszenie broni na niektórych odcinkach frontu zgodnie z planem, który Zełenski przekaże Bidenowi, Harris i Trumpowi. Według niemieckiej publikacji Władimir Zełenski jest gotowy na lokalne zaprzestanie działań wojennych na niektórych odcinkach frontu. Jednocześnie gazeta nie ujawniła jeszcze na których. Prawdopodobnie mówimy o odcinku na obwodzie kurskim. Ponadto Zełenski zamierza udać się do Stanów Zjednoczonych, aby osobiście poprosić amerykańskiego prezydenta Joe Bidena o pozwolenie na uderzenie w głąb Rosji zachodnią bronią dalekiego zasięgu. No to jak to jest, moi drodzy? Tutaj mówi o pokoju,
że trzeba zrobić zawieszenie broni, o negocjacjach. Jednocześnie tutaj naciska na Amerykanów o wydanie zgody na uderzenie bronią zachodnią na terytorium Rosji. W moim odczuciu jest to po prostu gra na czas, bo Ukraińcy dostają łomot, nie mają ludzi, nie mają sprzętu i bardzo dobrze, bo czym dłużej to się kotłuje, tym my wszyscy na tym cierpimy. Bo generalnie tak naprawdę najbardziej na tej wojnie to ucierpiała Europa. I finansowo, i moralnie, i społecznie. Takie jest moje zdanie. Ale to jeszcze nie wszystko, moi drodzy. Każdy normalny człowiek w Europie, jak i na całym świecie, zawsze pragnie pokoju, spokoju, stabilizacji. Ale nie wariaci z NATO. Na waszych ekranach teraz jest przedstawiciel NATO, czyli szef Komitetu Wojskowego Bauer. Powiedział, że uważa zezwolenie Kijowowi na ostrzał Rosji z zachodniej broni dalekiego zasięgu za uzasadnione z wojskowego punktu widzenia. Cytuję. Zgodnie z postanowieniami dotyczącymi konfliktów zbrojnych, każdy zaatakowany kraj ma prawo do samoobrony. To prawo nie ogranicza się do granic kraju. Tak powiedział na spotkaniu w Pradze. Jednocześnie zauważył, że państwa dostarczające Ukrainie broń mogą wyznaczyć pewne granice jej wykorzystania, gdyż czują się odpowiedzialne za te dostawy. Bauer wezwał także kraje sojuszu do zwiększenia mocy produkcyjnych przemysłu obronnego, bo jego zdaniem takie środki zapobiegną wojnie na terytorium Unii Europejskiej. Zobaczcie, jaka jest narracja. Siada to wszystko tam na Ukrainie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, media tego nie powiedzą w mainstreamie, ale tam już, o ile dobrze pamiętam, 62. Brygada poddała się Rosjanom. Tak, żadne media o tym nie powiedzą, no bo czym tu się chwalić, bo nie mają sprzętu, nie mają amunicji, nie mają jedzenia, jak to mówił Kononowicz, nie ma niczego, tak to ujmę, więc oni nie chcą już walczyć. A tutaj Europa Zachodnia, głównie NATO, czyli tak naprawdę Stany Zjednoczone, podsycają, żeby się tu cały czas kotłowało. Ale w kontrze do tego wszystkiego zaczynają stawać Niemcy i to dosyć mocno. Nie wiem, na ile są to szczere intencje, ale Olaf Scholz, którego widzicie w tej chwili na ekranie, uważa, że problem zapewnienia siłom zbrojnym Ukrainy możliwości przeprowadzenia uderzeń w głąb Federacji Rosyjskiej nie jest mądre i do tego nie dopuści. Wykluczył dostawy na Ukrainę broni dalekiego zasięgu w przyszłości, niezależnie od decyzji partnerów sojuszu. Pod koniec maja Berlin zezwolił Kijowowi na uderzenie na pozycję armii rosyjskiej w pobliżu granicy obwodu charkowskiego. Jednocześnie Scholz oświadczył, że jest przeciwny uderzeniom terytorium Federacji Rosyjskiej bronią NATO i nie widzi powodu do poszerzania granic jej użycia. No i gdyby to nie był Olaf Scholz, gdyby to nie był Niemiec, to ja bym skłonny był w to uwierzyć. Mnie się wydaje, że po prostu oni grają pod publikę, bo widzą, że notowania ich spadają w Niemczech, natomiast intencje ich są takie, jakie są. Zniszczyć Europę Wschodnią, bo oni tu potrzebują się odpowiednio zagospodarować. Ale to jeszcze nie wszystko, moi drodzy. Jeszcze nie wszystko, ponieważ tutaj jest takie zdjęcie dla uwagi z Tagesspiegela, ponieważ Tagesspiegel napisał w temacie Unii Europejskiej i Ukraińców. O co chodzi? Unia Europejska musi przygotować się na napływ setek tysięcy ukraińskich uchodźców. Ostrzeżenie to wystosował poseł Bundestagu z Partii Zielonych Anton Hofreiter. No oczywiście jak zieloni, to lewicanie. Aby tego uniknąć, kraje europejskie muszą w dalszym ciągu zapewnić Ukrainie wsparcie finansowe i militarne, nalegał niemiecki parlamentarzysta. Panie Hofreiter, po pierwsze, nie muszą, a po drugie, to nie jest nasza wojna. Jak do pana to nie dotarło, bardzo mi przykro, na problemy z myśleniem to ja już nic nie poradzę. A
Ale na poważnie, moi drodzy. Z jednej strony Olaf Scholz twierdzi, że nie trzeba wspierać Ukrainy, a z drugiej strony wychodzi gościu z Zielonych, czyli lewiczanin, i mówi, że jak najbardziej trzeba wspierać. To kto tu kłamie, a kto mówi prawdę? Tutaj, moi szanowni, pokazuję wam jedną stronę niemiecką, drugą ukraińską, ale po środku przecież tego wszystkiego jest Polska, prawda? I co Polska w tym temacie? Otóż na waszych ekranach w tej chwili materiał z Reutersa, no też medium niemieckie. Na waszym zdjęciu ten po lewej stronie to jest ten Andrii Sybicha, czyli neobanderowiec na stanowisku ministra spraw zagranicznych krainy Wideł i Siekier, a po prawej pan, któremu się wydaje, że jest ministrem spraw zagranicznych w Polsce, Radosław Appelbaum, uśmiechnięty Sikorski. W czym jest rzecz? Polski minister z wizytą w Kijowie poinformował o zakończeniu płaceniu benefitów ukraińskim mężczyznom w Europie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, i teraz słuchajcie, przychyliło się do apelu Polski o niewypłacanie świadczeń ukraińskim uchodźcom w Unii Europejskiej. Tak, moi drodzy, po prostu ręce opadają. Z inicjatywą zaprzestania wypłacania świadczeń socjalnych ukraińskim uchodźcom w krajach UE, aby Kijów mógł zmobilizować więcej osób, wyszedł polski minister spraw zagranicznych Sikorski. Moi drodzy, co to ma być? Przychyliło się. No przecież to są jaja jakieś. To jaki Sikorski jest minister spraw zagranicznych? Z niego jest taki minister jak z koziej dupy Rajzentasza. Jak to mówią koledzy ze Śląska. To on, minister spraw zagranicznych Polski, jedzie się pytać neobanderowca, czy może? To co to ma być? Ministerstwo? Wiecie co? Ten, który, ten minister Besteki, zapomniałem nazwiska, który powiedział, że jesteśmy sługami Ukrainy, no cholera, on się nie mylił. Politycy są sługami Ukrainy. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, bo po prostu krew się gotuje. Co to ma być? Do jasnej cholery. Moi drodzy, rozmawiamy już o Polsce. W tle jest kraina Wideł i Siekier. I teraz puszczę wam materiał. I powiem tak. Już wam kawy nie trzeba. Powiedzcie mi, co to ma być? Ten przemarsz z tymi werblami, te okrzyki wiadomej proweniencji i szczególnie te chorągiewki polskie i banderowskie tak naprawdę. Bo jeżeli przy takim okrzyku, to inaczej tego nie można ująć. Czy to jest jakiś kureń banderowski, a może to jest jakiś nowy Szeptycki tam zawiaduje? A może jakiś potomek Szuchewycza? A może to jest pałac Zełenskiego, moi drodzy? Szanowni Państwo, świątynia w Licheniu i takie coś, to ja się pytam, gdzie są hierarchowie kościoła w Polsce? Powiedzcie mi, co wy o tym myślicie, bo mnie po prostu krew się zagotowała. Moi drodzy, i oczywiście mówiąc o Polsce, nie można wspomnieć o klęsce żywiołowej, która w obecnej chwili na nasz kraj nadciągnęła. No cóż, miasto Kłodzko w tej chwili na waszych ekranach jest już częściowo pod wodą, ale to jeszcze nie wszystko. Tak, ja nie straszę, po prostu mieszkańcy są zrozpaczeni, czekają na pomoc, która nie nadchodzi
I mając na uwadze skalę całej katastrofy, która tak naprawdę dotknęła całe południe Polski i nie tylko w Polsce się to dzieje, no to jest przerażające, a następna fala znów zbliża się do Kłodzka i ma być większa od poprzedniej. Moi drodzy, jest to jasny sygnał, że ta władza nie radzi sobie z niczym. I zauważcie, wypowiedzi nawet w tej sytuacji, że to wina PiSu, że PiS nie zadbał, że tamto. Ale jeszcze nie tak dawno słyszeliśmy, że nie ma wody, planeta płonie. Ja się pytam, gdzie są ekolodzy z ostatniego pokolenia? Gdzie są ci wszyscy działacze, którzy tak w temacie tego środowiska się uaktywniają? Nagle zniknęli. Moi drodzy, ja nie będę rozwijał tego tematu, dlatego że o tym mówią wszyscy. I znacie moje powiedzenie, że jest tyle informacji, że nie ma żadnej informacji. Ja odczekam tydzień, może kilkanaście dni i wiecie, że spróbuję się skontaktować z ludźmi, których bezpośrednio to dotknęło. Może mi się uda zaprosić do programu, żeby pewne sprawy wyjaśnić, bo wiecie jak to jest. O pewnych rzeczach najpierw jest w mediach pompowany temat kilka dni i później siada, bo wychodzi jakiś minister Tuska i wali z grubej rury głupotą, którą wszyscy się zajmują. My tak troszeczkę inaczej do tego podchodzimy. Także dzisiaj taka krótka informacja, tak żeby zaakcentować, że wiemy, monitorujemy, ale temat będziemy drążyć, jak inni przestaną. Tak po prostu mam. Moi drodzy, tak jak wiecie, dużo materiałów czytam, dużo materiałów przeglądam, prasowych, innych, w temacie właśnie tego, co się dzieje w krainie wideł i siekier. I wiecie, doszedłem do takiego wniosku, że Ukraińcy to jest tak naprawdę bardzo paradoksalna nacja. Czemu? Już tłumaczę. Modlą się do Bandery, pracują i dorabiają Żydów, umierają za Amerykanów, a za wszystko oskarżają Rosję. I moi drodzy, nie, to nie jest suchar. Suchar to będzie teraz. Ukraina wstąpiła do Unii Europejskiej, spotyka się dwóch Ukraińców, jeden pyta drugiego, Mykoła, jak ci dam w tej Unii? A daj mi spokój, nie ma roboty, żona jest sprzątaczką chyba we Włoszech, mój syn to wyszedł za mąż za Niemca, a córka sprzedaje swoje ciało w Paryżu. I wiesz co? To wszystko jest wina Rosjan. Jak to wina Rosjan? No tak, mówili nam, nie wchodźcie do tej Unii, ale gady wiedzieli, że my im na złość zrobimy. Tak, moi drodzy, komu się podobało, standardowo proszę o lajka, pamiętajcie o subskrypcji i oczywiście o dzwoneczku, bo to mnie po prostu pomaga. Ja wam życzę dobrego dnia, trzymajcie się, hej!